Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Jestem na artykule, który oczywiście na Facebooku, protest prosumentów i posiadaczy fotowoltaiki dołączają do grupy, żeby tam być głosem rozsądku i opierdalać ich za to, że nic nie potrafią załatwić. No dobra, jedziemy dalej. Rząd robi porządki w podatku od nieruchomości. Główny powód jest pozytywny. Nie niższy podatek od stanowisk garażowych zmieniając jednak w tym celu definicję budynku i budowli. Rząd opodatkuje między innymi panele fotowoltaiczne i magazyny energii. Czy ktoś tu się, nie wiem, z czym zamienił na łeb? To kolejny cios w prosumentów, którzy już teraz po zmianie systemu z rozliczeń net billing na... net metering na net billing narzekają na spadek opłacalności takich inwestycji na dodatek. O ile net billing obejmuje tylko nowe instalacje, podatek od nieruchomości obejmuje wszystkie także dawno już zbudowane panele słoneczne. Nowy podatek od nieruchomości, kolejne zagrożenie dla prosumentów i fotowoltaiki. Chcesz być eko? No to właśnie wygrałeś bon na dodatkowy podatek i dzwon. Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości zagrażają transformacji energetycznej, mogą ograniczać inwestycje w rozwój zielonej energii i zwiększać koszty funkcjonowania firm, ostrzega Konfederacja. Lewiatan. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Głównym ich celem jest zapewnienie odpowiedniej przejrzystości oraz jasności definicji budynku i budowli. Czyli że co, że jak mam garaż na bloczkach betonowych, no to co, to będzie trzeba od niego jeszcze większy podatek odprowadzać, bo nie ma na nim fotowoltaiki? Tak, dla jaj? No. Zaproponowana zmiana według deklaracji Ministerstwa Finansów ma być neutralna podatkowo dla biznesu. Niestety analiza przepisów wskazuje, że nowe definicje zdecydowanie rozszerzą zakres przedmiotów opodatkowania. Masz fotowoltaikę? Zapłacisz dodatkowy podatek od nieruchomości. Fantastycznie po prostu! Żyć w tym pierdolniku zwanym Polską to po prostu jest fantastik. Bez urazy. Ja nie wiem, czy w naszym rządzie każdy polityk jest pierdolnięty albo trendowaty. Że nie rozumie, że już ludziom kończą się pieniądze do funkcjonowania normalnego w tym popieprzonym kraju, że nawet już jak masz fotowoltaikę, pompę ciepła, to za chwilę nie będziesz miał nawet pieniędzy na wyjazd z rodziną na wakacje, czy kupna jedzenia w tej popieprzonej Biedronce, bo nawet nie będzie cię stać na nic. Jak powiedział Klaus Schwab, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To chyba do tego dążą. Jak tłumaczy Jakub Sawiański, dyrektor Departamentu Energii. Przepraszam bardzo, czy w Polsce mamy Departament Energii? Raczej Departament Energii jest w Ameryce. To co tu się kurwa dzieje? No zobaczcie, ja nie kłamię. Dyrektor Departamentu Energii. Przepraszam bardzo, czy Departament Energii nie istnieje w USA? Czyżby w naszym kraju zaczynało panować amerykańskie prawo? I nazewnictwo? Coś tu nie gra.
i zmian klimatu, konfederacja Lewiatan, jak ten sklep. Zmiany zaproponowane przez resort finansów zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych. Słowo klucz. Słowo klucz. Opodatkowania urządzeń energetycznych, na przykład panele fotowoltaiczne. No tak, zapomniałem, że magnatom i królowi trzeba płacić większy podatek. Tylko, żeby zaraz się nie okazało, że magnaci, królowie i szlachta spierdolą najbliższym samolotem gdzieś na zachód, a my tu zostaniemy wszyscy i dostaniemy łopaty i szpadle i mamy walczyć. Nie powiem z kim. A oni będą za ocenę machać łapką i mówić: Polaczki, walczcie, bo my was pilnujemy. Sorry bardzo, ale to widać na każdym kroku. A wy myślicie, że co? Że po co ćwiczyli tą ewakuację rządu na Okęciu? Jaja se robili? No nie, kurwa, bo oni wiedzą, co za chwilę nastąpi. Budowie mają być opodatkowane jako całość. Powinno być budowle. Mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości inaczej niż obecnie objęte zostaną więc wszystkie elementy farmy fotowoltaicznej, w tym panele. Słowo kolejne klucz. Przeczytajcie sobie to sami jeszcze raz. To się nazywa od 0 do setki w 1/3 sekundy. W przypadku urządzeń energetycznych do podstawy opodatkowania będzie się wliczało nie tylko samą sieć, ale także urządzenia obłożone ich 2% podatkiem od budowli. Doprowadzi do zahamowania transformacji energetycznej, spowoduje nieopłacalność tego typu przedsięwzięć. Jeszcze raz. Proszę bardzo, bardzo ważne zdanie. Według mnie bardzo ważne zdanie. I aż mnie głowa zaczęła boleć. Ja mam pytanie. Czy ktoś w tym kraju jest pierdolnięty? Przepraszam, że to powiem. Bardzo przepraszam. Z fallusem na łeb nie zamienił. Nie dość, że my jesteśmy obłożeni gigantyczną ilością podatków. Jesteśmy najbardziej opodatkowanym krajem w Europie. Mamy najbardziej drogą energetykę. Polacy najwięcej płacą za energię elektryczną w Europie. Największe mamy podatki, najwięcej płacimy za paliwa, powiem tak, za wszystko, kurde, w sumie najwięcej płacimy, zarabiamy tyle, co psich na śmietniku. I mam pytanie, jak jeszcze długo trzeba, żeby statystyczny Lolek Bolek się obudzili, wzięli pochodnie, poszli pod Sejm i zaczęli krzyczeć: może kurwa już wystarczy, tępe chuje. Bo ja już zaczynam wątpić, że nasz rząd działa w sposób logiczny. Według mnie oni są chorzy umysłowo i należy ich w kaftany pozamykać. Ograniczanie nowych inwestycji, a wiele już zrealizowanych zostanie zlikwidowana. Ostrzega Jakub Safiański. Zajebiście jednym słowem. W przypadku elektrowni wiatrowych i jądrowych jasno doprecyzowano, że pojęciem budowli zostaną objęte części budowlane obiektów. Nie stało się tak odniesieniu do fotowoltaiki? No to dziwne. Dobra, nieważne. Czytamy dalej.
Tymczasem nie istnieje żadne racjonalne uzasadnienie różnicowania zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych i słonecznych, skoro cel istnienia obydwu typów obiektów produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest to same z ponadto ich funkcjonowaniem. W jednakowy sposób służy realizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, nie będziesz miał samochodu, będziesz miał elektryka, a jak nie będzie cię stać, to będziesz zapierdalał rowerem, tempaku albo idioto, piechotą. Unia bawi uczy. No. Magazynów energii mało... przepraszam jeszcze raz. Bo już mnie zaczęło to nudzić, bo to jest taki tekst nudny, że aż kurde, naprawdę, ja pierdzielę. Dobra. Trudno jest się skoncentrować, jak tekst jest nudny i pierdoli piąte przez dziesiąte. Magazynów energii mało pod... mało podatek. Kto to kurwa pisał? Od nieruchomości dodatkowe zniechęci do inwestowania. Nie wiem. Nie wiem, kto to pisał, ale na pewno nie pisał tego człowiek. Magazynów energii mało? A, już rozumiem. Mało magazynów energii, że jest. Podatek od nieruchomości dodatkowo zniechęci do inwestowania. No na pewno. Nie dziwię się. Zdaniem eksperta konieczne jest również doprecyzowanie, że podstawa opodatkowania dotyczy części budowlanych magazynów energii. Większość aktualnie rozwijana magazynów energii to konstrukcje kontenerowe zawierające baterie umożliwiające magazynowanie energii na wielką skalę. Tego wam nie będę puszczał, bo mi YouTube baseballem nawpierdala. Nowe przepisy nie gwarantują inwestorom pewności w zakresie opodatkowania podatkiem lokalnym. Co więcej, mogą otrzymać spory co do tego, czy kosztownie urządzenia bateryjne powinny być wliczone do podstawy opodatkowania. W konsekwencji brak jednoznaczącego wskazania zakresu opodatkowania może spowodować katastrofalne skutki dla rozwoju tej kluczowej transformacji energetycznej technologii. No wcale się nie dziwię, bo chcą nas cofnąć do epoki kamienia ruchanego. Przepraszam. Nowy podatek od nieruchomości konsekwencją wyższe ceny prądu dla odbiorców. O, tu już się robi ciekawie. Ale nie tylko właściciele instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych dostaną po kieszeni przez nowy podatek od nieruchomości. Pośrednio uderzy on we wszystkich kupujących energię elektryczną poprzez wzrost kosztów u operatorów między na przykład firm produkujących prąd w elektrowniach wodnych, jak tłumaczą eksperci, których tu nie wymieniono, ani nazwiska, ani tak dalej, ani instytutu, czy nawet nie wymieniono uniwersytetu, w którym oni są ci eksperci, więc można powiedzieć, że ci eksperci nie istnieją, a sztuczna inteligencja jest ekspertem. Istnieje też niebezpieczeństwo, że w efekcie rozszerzonej interpretacji podatkiem mogą zostać objęte instalacje służące do przesyłania i dystrybucji paliw lub energii, czyli transformatory jako element sieci lub linii elektroenergetycznej rozumianej jako całość, które do tej pory były nie podlegały opodatkowaniu. O kurwa! Zaznaczę wam to, bo to jest bardzo ważny tekst.
Jeżeli ja dobrze rozumiem, to jeżeli politycy dobrze się nawąchają mąki poznańskiej, to im tak odpier... że powiem wam szczerze, że w Polsce będzie dosłownie podatkowe Eldorado albo Dziki Zachód. Nowa definicja budynku i budowli znacznie zwiększy koszty funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjno-energetycznych. Wysokość płaconego przez nich podatku może być wyższa o nawet o ponad 400 milionów złotych. O kur, to już nie, to już się zaczyna robić cyrk. Dobra. Dla 5 największych operatorów wzrost o prawie 25%. Ten dodatkowy koszt zostanie przeniesiony na odbiorców, no bo jak zwykle odbiorca jest tym frajerem, który będzie płacił za wszystko. Gospodarstwa domowe przez podwyżkę taryfy. Nie no, zajebiście, dlatego budujcie swoje małe fotowoltaiki, bo widzicie, do czego to zmierza, ludzie. Myślcie. Trzeba zrobić nową definicję: złodziej prądu. Kradnie prąd, bo ma na swoim terenie fotowoltaikę małą. 10 lat pierdla. Z kolei w przypadku branży hydroenergetycznej wątpliwości dotyczą klasyfikacji takich elementów elektrowni wodnych jak turbiny, zasilacze, generatory, szafy sterownicze, sieci elektroenergetyczne, rurociągi, kanały, transformatory i tak dalej. Potraktowanie ich jako całość techniczno-użytkowej wraz z częściami budowlanymi elektrowni wodnych i obejmienie całości 2% podatku od wartości grozi likwidacją wielu elektrowni wodnych oraz utrzymywanych przez ich właścicieli obiektów związanych z gospodarką wodną służącą do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł, również retencji wody i innym celom środowiskowym. Ja pierdolę, po prostu kurwa, nie wiem jak to nazwać. Polska wersja Rick and Marty 5.0? Dobra, i źródło źródło infor, oczywiście jak zwykle ja wam link skopiuję, wkleję wam w opisie filmu. Ale powiem wam szczerze, to się nazywa od zera do setki w 1/10 sekundy i to na całego. Pozdrawiam serdecznie.